Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej księgarni o kawiarni. I ponieważ tu ma nie być tylko kawa, ale również książki, a także rozmaite spotkania, wieczory autorskie i tak dalej, więc chcieliśmy zaingurować właśnie mini wykładem, całkiem na poważnie mini wykładem, choć w takiej trochę może lżejszej formie. Tytuł tego wykładu właśnie tutaj widnieje. Oczywiście nie mógł być inny, De Revolutionibus. Z tą nazwą wiążą się już pewne historie. Mianowicie, gdy powstał pomysł tej nazwy, była także opozycja, że to za trudne, że się to przecież ludziom będzie kojarzyć raczej z Che Guevarą niż z Kopernikiem. I rzeczywiście. I rzeczywiście zrobiliśmy mini badanie opinii publicznej w Facebooku i gdzie indziej. I okazało się, że faktycznie są problemy. Wielu ludziom się to kojarzy jednoznacznie z rewolucjami, w sensie właśnie Che Guevary. I dlatego jest ten tytuł o rewolucjach. Staram się pokazać związek czy brak związku między właśnie tymi dwiema aspektami tej samej nazwy. No, wygląda na to, że będziemy mieli dwóch patronów po prostu. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa revolvo, rewolwer, to będę, bo tam się kręciło. Revolvo, obracam się. No, szukam w internecie, co to znaczy revolvo i z czym się to je. Źródłem wszystkie informacje z internet, więc szukam w internecie. Oto proszę jest. Revolvo, a club of the only car worth driving. I ten kar to jest oczywiście Volvo. I rzeczywiście takie hasła były. Z trudem można było znaleźć coś innego. Naprawdę revolvo to jest właśnie rozwijam, revolvo. I gdy w starożytnym Rzymie czy w Grecji rozwijano księgę, to właśnie była rewolucja. I księgi były, manuskrypty czy zwoje, tu akurat mamy zwój z Qumran, jest właśnie rewolucja. Ponieważ to się obraca, to astronomowie zaczęli to używać, żeby mówić o obrotach, o tego, co się na niebie kręci. I właśnie tego słowa użył Kopernik, Nikolai Copernici Torinensis, De Revolutionibus Orbium Celestium Libri Sex. No więc tak to wygląda. Kręci się na orbitach, Słońce jest w środku. Piękna i wzniosła astronomia, ale gdzieś tam na jednej z tych orbit bliższych Słońca ludzie tam tworzą swoje własne historie i uważają, że są okropnie ważni, także to, co wyrabiają na Ziemi, przysłania im wręcz historię wszechświata. To też i rewolucje. I słowo rewolucja zostało zapożyczone właśnie chyba od dzieła Kopernika. Kopernik zrobił przewrót. Potem rewolucja francuska zrobiła przewrót, więc była rewolucją, tak jak De Revolutionibus. I ta nazwa rewolucja w takim sensie, w jakim my dzisiaj potocznie używamy, Che Guevara, to jest dopiero XIX wiek, zdaje się. W każdym razie takie są dzieje De Revolutionibus. No, ale spróbujmy sięgnąć do środka, do De Revolutionibus, do dzieła Kopernika. W dedykacji De Revolutionibus papieżowi Pawłowi III Kopernik cytuje Lactantiusza. To był jeden z najwcześniejszych pisarzy kościelnych, drugi wiek. I trzeba przyznać, że on niespecjalnie błyskał intelektem. Jak Kopernik pisze, sławnego pisarza, ale pożałowania godnego matematyka. Jak,
I cytuję go, Kopernik, jako przestrogę przeciwko tym, którzy ignorując naukę, walczą przeciw dobrze ustalonym faktom. Laktancjusz, to dalej cytuję Kopernika, wyśmiewał doktrynę głoszącą, że Ziemia jest okrągła jak piłka, gdyż zakładałaby ona, ta doktryna, ludzi, których nogi byłyby ponad głowami. Bardzo mi się to podoba, to określenie ludzi, których nogi są ponad głowami. Można by stosować to do wielu sytuacji. Gdyż zakładałoby to właśnie ludzi, których nogi byłyby ponad głowami, a także deszczu, śniegu i gradu, które padałyby do góry. A tu znalazłem taki piękny obrazek, w którym też góra, dół to są wielkości absolutne, tym razem plecy i przednia część ciała. Proszę popatrzeć, jak oni ładnie siedzą. Dobra ilustracja do takich dyskusji rozmaitych okrągłego stołu. Ci właśnie siedzą, mają nogi ponad głowami. Dobrze. Laktancjusz i ci wszyscy, którzy uważają, że ludzie na antypodach chodzą do góry nogami, zakładał absolutność. Czego absolutność? Absolutność kierunku dół i góra. Że na antypodach ludzie chodzą do góry nogami, bo kierunek dół-góra, gdy się przeprowadzamy z naszych szerokości geograficznych do antypodów, to kierunek się zachowuje. I dlatego tam ludzie muszą chodzić do góry nogami. Więc to jest, zakładano wtedy absolutność góra-dół. I Grecy już odkryli, że tak nie jest. Że pojęcia góra i dół są względne. I Grecy już wiedzieli, że Ziemia jest kulą i rozumieli to dobrze. I można to uznać, to odkrycie Greków, że na antypodach nie chodzi się do góry nogami, za pierwszą rewolucję relatywistyczną. I proszę zwrócić uwagę, jakie elementy są tej rewolucji. Najpierw mamy pewne przekształcenie. My tu jesteśmy, antypody są tu. Mam kolegę w Sydney, który zawsze do mnie pisze pozdrowienia z dołu Ziemi. Więc właśnie mamy przekształcenie, mianowicie przenosimy się w myśli stąd, gdzieś na Antarktydę i to jest pewne przekształcenie. I kierunki się zmieniają, nie są absolutne. Tutaj strzałka idzie do środka Ziemi i tu też do środka Ziemi. Kierunki się zmieniają. Natomiast co pozostaje? Środek Ziemi pozostaje ten sam. Jak mówią relatywiści, jest niezmiennikiem tego przekształcenia, przejścia od antypodów, od stąd do antypodów. To jest niezmiennik. Rewolucja właśnie na tym polega, że coś się zmienia, a coś zostaje, a zostaje odkryte coś, co się nie zmienia. Zarzuca się Einsteinowi potem, czy relatywistom, że wszystko jest względne i tutaj mi się bardzo podoba ten rysunek czeski. Tri wlasy na chlawę je malo, ale tri wlasy w polewkę je wiela. Więc jednak tak nie jest, bo w rewolucjach relatywistycznych obowiązuje taka zasada względności. Coś, co uważano za niezmienne, okazuje się zmienne. Kierunki są zmienne. Ale rodzi się nowy niezmiennik, środek Ziemi. I ważne jest nie to, co się zmienia, lecz niezmienniki. Nawet o teorii względności się mówi, że to jest teoria niezmienników względem pewnych przekształceń. Więc nie wszystko jest względne, tylko właśnie nazwa została tak trochę nieszczęśliwie może wybrana, teoria względności, ale fachowcy mówią, że to jest teoria niezmienników. Więc są rzeczy jednak takie, które się nigdy nie zmieniają. Na naszych drogach też są takie niezmienniki. No i rewolucja Kopernika. Mamy system Ptolemeusza z Ziemią w środku. A tu prawie taki sam, tylko że Słońce jest w środku. Tu jest zmiana układu odniesienia. Jest coś, co się zmieniło. No, mówi się, że Kopernik poruszył Słońce, zatrzymał Ziemię, ale nie to jest najważniejsze. Mianowicie, co jest najważniejsze w rewolucji Kopernika?
Sięgnijmy do tekstu samego Kopernika. Kopernik w pierwszej księdze De Revolutionibus polemizuje ze zwolennikami Ptolemeusza. I najpierw referuje poglądy tych zwolenników Ptolemeusza. One są takie. Gdyby Ziemia się poruszała, ciała spadające w prostym kierunku nie docierałyby wzdłuż pionu do przeznaczonego im miejsca, ponieważ przy tak ogromnej szybkości musiałoby się ono, to miejsce, tymczasem przesunąć w bok. Tak samo chmury i wszystko, cokolwiek unosi się w powietrzu, pędziłoby przed naszymi oczyma bez przerwy na zachód. To był główny argument przeciwników ruchu Ziemi, że rzucę kamień, a Ziemia ucieknie w międzyczasie. A tymczasem czegoś takiego nie obserwujemy, a więc teoria jest sfalsyfikowana. Kopernik miał kłopoty, jak odpowiedzieć na ten zarzut i wybrnął z tej sytuacji w następująco. Otóż napisał tak. Jednakże, jeśli by ktoś sądził, że Ziemia się obraca, ten na pewno powie, że jest to ruch naturalny, a nie wymuszony. To jest arystotelesowska koncepcja ruchów naturalnych. Co zaś odbywa się z natury, pozostaje w dobrym stanie i zachowuje swój najlepszy układ. Bezpodstawne są zatem obawy Ptolemeusza. Zatem odpowiedź Kopernika jest taka. Ziemia porusza się ruchem naturalnym, a zatem tych gwałtownych efektów przesuwania się wszystkiego na zachód nie będzie, bo to jest ruch naturalny. Regułę Kopernika można troszkę unowocześnić i sformułować w następujący sposób. Jeżeli ciało porusza się ruchem naturalnym, tak mówił Kopernik, to przy pomocy żadnych doświadczeń wykonywanych na jego powierzchni, czyli na Ziemi w tym wypadku, nie można stwierdzić, czy ciało się porusza, czy jest w spoczynku. Żadnych efektów tego gwałtownego ruchu nie ma. Otóż zamieńmy w regule Kopernika wyrażenie ruchem naturalnym na ruchem jednostajnym i prostoliniowym. I co otrzymamy? Jeśli ciało porusza się nie ruchem naturalnym, tylko jednostajnym i prostoliniowym, to przy pomocy żadnych doświadczeń wykonywanych na jego powierzchni nie można stwierdzić, czy ciało się porusza, czy jest w spoczynku. Otrzymujemy w ten sposób zasadę względności Einsteina, w oparciu o którą zbudował on szczególną teorię względności. Z ogólną teorią jest trochę więcej komplikacji, ale to już i bardziej ciekawie jeszcze, ale to zostawimy na inną okazję. Więc Einstein i Kopernik nie są od siebie tak bardzo odlegli. Na czym polega rewolucja Einsteina? Mamy ten sam schemat, który przy antypodach był. Coś się zmienia. Mamy układ odniesienia 1, układ odniesienia 2, wykonujemy transformację od jednego układu do drugiego. Tu jest układ związany z Ziemią, tu jest układ związany z samolotem, tym względem tego się porusza, wykonujemy pewną transformację. Więc coś się zmienia. A co pozostaje niezmienione? Co jest niezmiennikiem? Tu jest odpowiedź. Prawa fizyki. Prawa fizyki się nie zmieniają, gdy przechodzimy od jednego inercjalnego układu do drugiego. To jest ładny obrazek, który mi się z innych względów bardzo podoba. To są równania Maxwella, a więc prawo fizyki, prawo bardzo ważne, bo cała elektronika, wszystko, co dzisiaj jest takie ważne, to siedzi w tych równaniach właśnie. No i ktoś bardzo dowcipnie tu napisał i powiedział Pan Bóg, dwukropek, powiedział równania Maxwella i stało się światło, no bo światło to są oddziaływania elektromagnetyczne. I to światło jest niezmiennikiem względem przekształceń, one się nazywają Lorentza. Według względem przekształceń od jednego układu do drugiego. I to, jak się zastanowimy na tym, to jest coś niesamowite dziwnego. Mamy antypody, tu ludzie chodzą do góry głowami, tu niby na dół, ale robimy przekształcenie, kierunek się zmienia, coś zostaje takie samo, a jeżeli to zastosujemy do układu odniesienia, to co zostaje to samo, to nie jest środek Ziemi, tylko prawa fizyki. I to jest coś zupełnie fantastycznego. I właściwie to, co pokazałem, tą szczególną teorię względności, to jest tylko początek całej serii rewolucji, które można tym sloganem określić. Coś się zmienia, coś jest stałe. I właściwie wszystko wielkie, co wielkie jest w dzisiejszej fizyce, to się stało na tej zasadzie. Tylko trzeba było coś innego zmieniać i szukać czegoś nowego, nowych niezmienników. Jeżeli dzisiaj się szuka jakiejś teorii ostatecznej,
która by zawierała w sobie całą fizykę, to de facto szuka się jakichś transformacji, które coś by zmieniały, a zostałoby to, co jest istotne, co jest najważniejsze, co się nie zmienia. A ponieważ no nie każdy jest Einsteinem, to szuka się dzisiaj, no i nie tylko dlatego, ale dlatego, że eksperymentalne potwierdzenia są już strasznie po prostu odległe od naszych możliwości. Te eksperymentalne doświadczenia, które by mogły potwierdzić taką teorię. Dlatego też ludzie szukają na oślep i zmieniają, co się da, a nuż się uda znaleźć ten niezmiennik. I tutaj mamy małą próbkę takich właśnie poszukiwaczy nowych teorii. Ten pan tu pisze, że widzimy tutaj równanie, bardzo wygląda skomplikowanie, ale wszystko się pięknie upraszcza, będzie bardzo proste, jeżeli tylko przyjmiemy, że czasoprzestrzeń ma 52 wymiary. Tak, ale de facto on szuka niezmienników jakichś. No i tutaj trochę dzisiaj mówimy, że nie tylko w ekonomii jest kryzys, fizyka jest w kryzysie, bo nie może znaleźć tego podstawowego niezmiennika czy podstawowych niezmienników, ale postęp jest. I to jest coś optymistycznego, że postęp jest. Mianowicie jest pewna nowa rewolucja i nowa zasada niezmienniczości. Oczywiście musimy mieć transformację. Zróbmy tą transformację. Zróbmy sobie, tą transformacją będzie spacer w Krakowie. Od rynku do Wawelu. Transformacja, przechodzimy. I gdzieś tam ten środek ziemi musi się pokazać. Ten niezmiennik. Jest. Jest. Co pozostaje niezmiennicze? Jest taki mieszkający w Nowym Jorku polski rysownik, pan Janusz Kapusta. I to jest jego rysuneczek. On zdaje się co sobotę ma takie rysuneczki w Rzeczypospolitej. To jest taki jego rysuneczek. W podróży dookoła świata niepotrzebny jest bilet powrotny. Bardzo ładne odkrycie, bo jak się jedzie dookoła świata, no to się wraca do punktu wyjścia, więc niepotrzebny jest bilet powrotny. No i to można też zastosować do naszej sytuacji. Zwłaszcza, gdy się powraca stale na to samo miejsce. Wszystko się zmienia. Ale books and cafe zostają. Dziękuję Państwu.